i odpływamy. Zaczynamy wycieczkę po jeziorze Ochryckim. Ja tu przejdę. Czy wrzucę telefon? Thank you. 25 minutes. 25 minutes. Ok, jak widzicie, pogoda znowu trochę nie dopisuje. Ale co tam? Jezioro Ochryckie jest w 3/4 na terenie Macedonii. Część jest też po stronie albańskiej, ale tam jakby ta turystyka nie jest tak rozwinięta. Tutaj jak widzicie mamy łódeczkę. W sumie nic nie rezerwowaliśmy. Rano przyszliśmy, tu jest tyle tych firm, że gdzieś można wskoczyć. One startują po 10 zawsze. No i mamy właśnie pierwszy przystanek. Jesteśmy w muzeum na wodzie. Nie wiem, czy te deski są bezpieczne, bo tak są przerwy między nimi. I są tutaj takie domki. Z czego one są zrobione? Ciekawe. Takie gliniane, słuchajcie. Gdzie ty tam wchodzisz? To jest twój nowy nocleg. Tak, będę spał na tej skórze. To co? Który domek dla mnie będzie? Muszę sobie znaleźć jakiś ładny. O! Ten jest taki większy, widzę. Są dwie części. Tutaj też znowu łóżko ze skórami. Kominek nawet taki mały, piecyk. Wszystko jest zrobione z gliny. Ciekawe, kiedy to odnawiali, bo tak by się to zachowało. Ile jest tych domków? Trzeba policzyć. Znowu to samo? Każdy jest podobny tak naprawdę. Skóry, piecyki. Ale zobaczcie na kolor tej wody. Jest normalnie turkusowy. Tutaj pewnie wioska się zbierała. Paliła wspólnie ognisko. Integrację. Dosyć mało czasu tutaj mieliśmy, tylko 25 minut. No i za bilety trzeba też zapłacić 150 macedońskich dinarów. To nie jest zliczone w cenę łódki. Dobra, kolejny przystanek, chodźmy. Tutaj wszędzie są takie dosyć kamieniste. Jak widzicie, jakieś buty by się przydały, żeby wejść. Ale woda naprawdę robi wrażenie. Wiecie, jak mnie przekonał pan, żeby płynąć na taką wycieczkę? Powiedział, że widoki będą jak w Tajlandii. No i rzeczywiście te wapienne skały, ta woda, to wszystko, no trochę mi przypomina ten kraj. Teraz mamy trochę więcej czasu wolnego i jesteśmy przy klasztorze świętego Nauma, ale już widzę, że tutaj są znowu łódki, które pływają do kolejnych źródeł, czyli jesteśmy na łódce, żeby płynąć kolejną. W sumie nie wiem, czy to będziemy robić, bo coś trzeba zjeść, jakiś lunch. Widzę, że jest taka knajpka tutaj wśród tych jezior na wodzie. Dobrze to wygląda, ale jest sporo ludzi, bo te łódki, wiecie, przypływają w jednym czasie. No i robi się tłoczno. Nie będę wam pokazywać tylko tych pięknych krajobrazów miejsc, też będę mówić oczywiście o jakichś takich minusach. Z tej strony akurat wszystkie stoliki są zarezerwowane dla jakichś tutaj, widzę, większych grup, ale fajny tu mają klimat.
na obsługę naprawdę długo czekaliśmy, jedzenie też średnie, ale nie ma za bardzo innych opcji. Śmycel z ziemniaczkami, z warzywami, jakimś sosem widzę. No ja standardowo tylko warzywa, bo nic innego nie mieli. A ile zapłaciliśmy? Już pokazuję. Rachunek 1000 macedońskich, czyli jakieś 8 tych badania i picie. Jesteśmy przy klasztorze świętego Nauma, on tutaj jest też pochowany, to jest bułgarski pisarz. Ten klasztor został założony w 905 roku, później był też przez chwilę we władaniu Albanii, 1912, no i został przekazany do Jugosławii. Leży na takim wzgórzu, skąd możemy podziwiać jezioro Ohrydzkie. Wstęp na teren jest bezpłatny, ale jeżeli chcecie wejść do środka, to 150 dinarów. Dobra, przyjmujemy te stery. Płyniemy tam, gdzie chcemy, co? Kończymy wycieczkę łódką. Całość trwała jakieś 6 godzin. Jak widzicie, znowu się zrobiło pochmurno, ale udało nam się zobaczyć te wszystkie miejsca po wschodniej stronie jeziora, bo to jest część macedońska. Od razu powiem, że można tam też wszędzie dojechać samochodem, ale wiecie, jak my jeździmy tym dużym, to tam ciężko będzie zaparkować. Fajnie było tak się przepłynąć łódką, zobaczyć jezioro z tych najlepszych stron. No i powoli się pakujemy do kolejnego kraju. Śmieszne tutaj mają taksówki biało-niebieskie z taką klapą i przodem. Tankujemy przed trasą, litr benzyny około 6,80 kosztuje. Nie wiem ile diesel, troszkę może taniej. Do pełna ładujemy tego smoka. Tylko jedna kreska była, więc prawie cały bak zatankowany. 580 zł i lecimy do Albanii. Ale tu dziury na granicy. Zbliżamy się powoli. Macedonia, Albania. Są kolejki? Nie ma, ale jakieś pieski są. Dojeżdżamy na granicę Macedonii z Albanią. Kolejka jest, ale też nie jakoś na kilometry.